Veľmi som vďačný pánu Ježišovi, že ste urobili takú, prekonali toľko prekážok. Bardzo jestem wdzięczny panu Jezusowi, że właściwie dotarliście. A prekonaliście toľko prekážok. I tyle przeszkód pokonaliście. A to wszystko w tej túžbe, że byście przyszli a poczuwali Boże Słowo. To wszystko z powodu tego, żebyście przyszli, czy dlatego, żebyście przyszli i słuchali Jego Słowa. A ja tak widzę, że skutecznie przychodzi, już bliży się ten czas. I naprawdę widzę, że przychodzi, już zbliża się ten moment, ten czas. Kiedy ludzie będą chodzić od mora k moru. Kiedy ludzie będą chodzili od morza do morza. A będą szukać Słowa Bożego. I będą szukali Bożego Słowa. Wiecie, teologii będzie wždycky dość. Wiecie, nigdy nie zabraknie teologii na tym świecie. Ale Boże Słowo. Ale Słowa Bożego, które jest Duchem Świętym w duch dychnute, które przez Ducha Świętego jest wniesione, to go jest stale mniej. Ciągle mniej i mniej jest go. A dusze w całym, zatiaľ mówię o całej Europie. I na razie mówię o całej Europie. Ludzie tużą po tym. Ludzie pragną tego Słowa. Nie wiem, czyście poczuli ten mój przybieg. Nie wiem, czy słyszeliście to opowiadanie. Kto si mi zawołał a mówi: veľmi by som rád vás navštívil. Ktoś zadzwonił do mnie i powiedział: bardzo chętnie odwiedziłbym ciebie. A hovorím: dobre, môžete prísť, zajtra večer vás budem čakať. Ja mówię: dobrze, to niech pan przyjdzie jutro, wieczorem będę pana czekał. A bol som veľmi prekvapený touto návštevou. Byłem bardzo zaskoczony tą wizytą. Pekne hovorili slovensky. Oni płynnie mówili po słowacku. Ale potom neskôr som sa dozvedel, že títo ľudia prišli z Kanady. A zatem dowiedziałem się, že ci ľudia przybyli až z Kanady. A tak som sa ich opýtal, ja som si myslel, že prišli z Bratislavy. I zapytałem ich, ponieważ myślałem, že z Bratislavy przybyli. Lebo tam, tam boli ubytovaní v hoteli. Ponieważ tam mieszkali v hotelu. A tak, tak som sa ich opýtal, čo je ich problém. I zadałem im pytanie, z jakim problemem przychodzą. A oni mi hovoria, že hľadajú odpoveď pre svoj život a zatiaľ ho nenašli. I oni mówią do mnie, že szukają odpowiedzi dla swojego życia, a dotychczas nie znaleźli jej. Že oni sa osobne poznajú s pápežom. I že osobiście znają się z papieżem. S kardinálmi sa poznajú. S kardinálami tak samo. A hovoria, že hľadali odpoveď pre svoje životné otázky a nejak nenašli. I mówią, že właściwie szukali cały ten czas odpowiedzi dla swojego życia na te pytania życiowe i jak na razie nie znaleźli. A videl som, že boli veľmi utrápení. Widziałem, že byli tacy zmęczeni. A pýtali sa ma, či mám dosť času, aby som ich vypočul. I pytali mnie, czy mam dostatecznie dużo czasu, żeby ich wysłuchać. Hovorím, áno, ja som si tento čas pre vás rezervoval. I ja mówię, tak, ten czas po prostu zarezervowałem dla vás, nie bójcie się. A tak začali rozprávať svoj životný príbeh. I začali po prostu opowiadać svoje przeżycia życiowe. A hovoria mi, žili sme na Slovensku. I mówią do mnie, mieszkali sme na Slovácii. A išli sme na výlet za socializmu, to bolo i za komunizmu, jeszcze ery komunistycznej to się wydarzyło. Pojechaliśmy na odwiedziny gdzieś. Do Talianska. Do Włoch. A kiedy sme boli blízkosti Ríma. A kiedy byliśmy tuż obok Rzymu. Zastawiła nas mafia. Wtedy zatrzymała nas mafia. Pod samopalmi nám kázali, aby sme vystúpili. I z bronią w ręku polecili nam, żebyśmy wysiedli z samochodu. A to było nasze nowe auto. I to nasz nowy samochód wtedy był. A co było najgorsze? A co najgorsze na tym było? Myśmy wystąpili z auta. Wyszliśmy z tego samochodu. Oni nasadli do auta a odeszli. Oni zabrali nam ten samochód i odjechali z nim. Ale co było najgorsze? Na zadnom sedadle leżało nasze małe dziecię. Ale co było na tym najgorsze? Na tylnym siedzeniu leżało i spało nasze małe dziecko. A myśmy z ufalości kryczali k Bogu. I myśmy wołali do Pana. A prosiliśmy, aby nam ukazał, co mamy robić. I prosiliśmy, żeby pokazał nam, co mamy robić. Nie praktyzowaliśmy wiary do wtedy. Dotychczas jakoś nie aplikowaliśmy wiary praktycznie. Ale takśmy hľadali pomoc u Boha. Ale szukaliśmy teraz pomocy u Pana. A tak som dostal taką myślenkę, mówi tento muż. I ten mężczyzna mówi, że taka myśl nagle przyszła, że
pójdeme to tým smerom, ako šlo to auto. Že pôjdeme piechotą v tým kierunku, dokąd pojechalo to ten samochód. A snáď si všimnú, že tam spí vzadu to dieťa. I môže zauważam, že na tylnym siedzeniu śpi dziecko. A že ho vyložia von. I že po prostu gdzieś odłożą go na uboczu. A skutočne po mnohých kilometroch, ako išli pešo po tej jazdnici. I rzeczywiście po wielu kilometrach piechotą, które przeszli po autostradzie, našli plakať svoje dieťa. Znaleźli swoje dziecię płaczące na uboczu. A tak hovorili ďalšie tie príbehy, životné príbehy. I mówili do mnie następne życiowe przeżycia do mnie. A hovoria, hľadám odpoveď. I on mówi, szukam odpowiedzi. Tylko protivenstva som zažil. Tyle sprzeciwu zażyłem w moim życiu. Tylko odmietnutia som zažil. Tyle po prostu odrzucenia. Nasz život bol jedno utrpenie. Nasze życie było jedno wielkie ucierpienie. A hľadáme odpoveď. Teraz szukamy odpowiedzi. Prečo? Dlaczego? Prečo sme my takí, akí sme? Dlaczego my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy? Prečo nás sa tieto veci takto dotýkajú? Dlaczego to nás dotykają się te rzeczy? A plakali. I płakali przy tym. A ja som hľadal odpoveď. Ja szukałem w duchu odpowiedzi. Volám na Pána. Ja volám do Boga. Hovorím, Panie Ježišu. I mówię, Panie Jezu. Ty masz na każdą otázku odpowiedź. Ty na każde pytanie masz odpowiedź. Ja nie chcę teraz nic mudrować. Nie chcę tutaj filozofować teraz. Nie chcę tu im wykładać jakieś żywotne, psychiczne a psychologiczne väzby. Nie chcę teraz im mówić jakieś takie psychologiczne czy życiowe jakieś takie zależności. Po prostu to, co się wiąże z zależności. Ale chcę twoje słowo. Ale chcę do nich powiedzieć twoje słowo. Ja wiem, że twoje słowo starczy. Wiem, że wystarczy twoje słowo. Że twoje słowo jest lepsze, jako to moje słowo. Że twoje słowo jest o wiele lepsze niż to moje. A przychodzi odpowiedź. I przychodzi odpowiedź. Zo sveta nie są. Nie są z tego świata. Lebo ani ja nie są zo sveta. Ponieważ ja tak samo nie jestem z tego świata. Gdybyście byli zo sveta. Gdybyście wy byli z tego świata. Świat by was miloval. Świat kochałby was. Ale preto, że nie jesteście z tego świata. Ale dlatego, że nie jesteście z tego świata. Świat was za nienawiść. Świat nienawidzi was. A tak som im hovoril tieto slova. A więc mówiłem im te słowa. A citoval som, ako mi Duch Svätý prinášal I tieto slova. W ten sposób mówiłem, jak Duch Święty dyktował mi te słowa. A naraz sa otworzyło serce tohoto muža. I nagle serce tego męża otworzyło się. A serce tej żeny. I tak samo serce jego żony. Zaczęli płakać. Oni obaj zaczęli płakać. Uwierzyli tomu. Uwierzyli w to. Całym sercem uwierzyli. Całym sercem uwierzyli. A stali a hovoria. Stali i mówią. Dostali sme odpowiedź. Otrzymaliśmy odpowiedź. Jeszcze dnes wieczór wołam do Kanady. Jeszcze dzisiaj wieczorem dzwonię do Kanady. Że som našiel odpowiedź. Że otrzymałem odpowiedź. Objal ma. On uścisnął mnie. A odišli. I poszli. Prišla pohľadnica. Przychodzi widokówka. Na Vianoce. Na święta. A tam było napisane. A tam napisane było. Brat Barkoci. Bracie Barkoci. Ďakujem vám. Dziękuję wam, že ste nám posvietili na cestu spasenia. Že zaświeciliście nám na drogę zbawienia. A my sme už prijali Pána Ježiša. My też przyjęliśmy Pana Jezusa. Chodíme do zboru. I chodzimy na nabożeństwa. A už máme odpoveď na otázky svojho života. Teraz już mamy odpowiedź na pytania w naszym życiu. Tą odpowiedzią je Pán Ježiš. A tą odpowiedzią jest sam Pan Jezus. Až vtedy som zistil, že prišli až od mora. Wtedy stwierdziłem, że dopiero z Kanady oni przyszli za morzem. A potom som sa dozvedel, že niekto v Nemecku im volal do Kanady. I potem dowiedziałem się dopiero, że ktoś z Niemiec dzwonił do nich do Kanady. A hovorili, vieš čo, príď navštív tohoto brata. I mówili do nich, czy wiecie co, przyjedźcie i po prostu odwiedźcie tego brata. A ja som nevedel, že tento človek preto prišiel na Slovensko. I nie wiedziałem, że ten człowiek dlatego przyszedł na Słowację. Lebo hľadal slovo Pana. Ponieważ szukał słowo od Pana. A ja som nie svoje slovo mu dal. I ja nie svoje slovo mu dałem. Ja jeho slovo dal. Ja po prostu jego slovo przekazałem. A to slovo ho priviedlo k životu. I to slovo priprowadziło go do życia. Ľudia budú chodiť od mora k moru. Ľudia będą chodili od morza A do morza. A budú hľadať slovo Božie. I będą szukać słowa Bożego. Ale nie znajdą. Ale nie znajdą. Pán Ježiš povedal, či azda najdem vieru, keď príde. A Pán Jezus powiedział, czy znajdę wiarę wtedy, kiedy powrócę. Czy znajdzie na tejto ziemi wiary? Czy znajdzie wiarę wtedy? Wiecie, co to znamená
mieć wiarę w Jezusa. Wiecie, co znaczy mieć wiarę w Pana Jezusa? To znaczy nie len poczuwać Jego słowa. To znaczy nie tylko słuchać Jego słowa. Uwierzyć Jego słowu. To znaczy uwierzyć w Jego słowo. A przemienić Jego słowa do swojego osobistego życia. Zmienić Jego słowo do swojego osobistego życia. To jest wiara. To znaczy wiara. Abyśmy się przemieniali na Jego obraz. Żebyśmy zmieniali się do Jego obrazu. Abyśmy się zaczęli Jemu podobać. Żebyśmy zaczęli podobać się Jemu. Aby ludzie widzieli. Żeby ludzie patrzyli, widzieli. Że my jesteśmy Jego. Że my jesteśmy Jego. Budu hľadať slovo. Będą szukali słowa. Ale my musimy być miastem leżącym na vrchu. Ale my musimy być tym miastem, które jest położone na górze. My musimy być tym światłem świata. Musimy być tym światłem świata. A Pan Jezus mówi, że świeca jest położona na świeczniku. A Pan Jezus mówi, że świeca położona jest na świeczniku. A nie smie być zakryta. I nie może zostać zakryta pod korcem. Ale jest potrzebne, aby była wywyższona na tym Ale świecie. Potrzebne jest, żeby po prostu została wywyższona na tym świecie. Aby świeciła wszystkim. Żeby wszystkim świeciła. Pan Jezus nam nie mówił, że mamy być chramowe lustre. Pan Jezus nie powiedział do nas, że my mamy być takie lampy świątynne. Ale powiedział, my mamy być jako ta świeca. Ale powiedział do nas, że mamy być właśnie tak jak ta świeca. Przedstawcie sobie, że z takim wielkim lustrem byście gdzieś. Wyobraźcie sobie, że z takim ogromną lampą świątynną poszlibyście gdzieś. A jeśli byście hľadať nieodkotulaný grosz. I poszlibyście z tym szukać pieniądz, który się zgubił. Nie, tam potrzebna jest mała świeczka. Nie, tam jest potrzebna mała świeczka. Ale ta świeca, która świeci. Ale ta świeczka właśnie, która świeci. Bądźmy tymi to świecami. Bądźmy tymi świecami. Tam, gdzie się nachadzasz. Tam, gdzie jesteś teraz. Tam w tej bani. Tam w kopalni. Tam na twoim pracowisku. Tam, gdzie pracujesz. Teraz się wszyscy dziwają na ciebie. Teraz wszyscy patrzą na ciebie. Oni są tak twarzą, że się cię nie przyjmają. Oni tak po prostu udają, że nie obchodzisz ich. Oni czekają, że ako się zachowasz krytycznie ale, w złożonych sytuacjach. Ale oczekują, jaka będzie reakcja twoja w krytycznych i trudnych sytuacjach. Mały chłopczyk pozerał pana farara, ako oprawuje płot. Mały chłopak patrzył na pana księdza, który naprawia płot. A pan farar go pochwalił, a mówi: Janičko, teba to wszak zaujíma, ako sa opravuje plot. A ksiądz tak go pochwalił tego chłopaka i mówił: Janko, to ciebie interesuje, tak? Jak się naprawia płot, w jaki sposób? Ale nie, pan. A on mówi: nie, nie, proszę księdza. Ja czekam, kiedy uderzysz po palcu. A co potem powiecie? I jaka będzie potem pana reakcja? W krytycznej sytuacji, jak reagujemy? Po prostu w krytycznej sytuacji, jaka jest nasza reakcja? To jest nasze świecenie. To jest właśnie ta świeca. Kiedy buchniemy lokieć. Kiedy łokciem uderzymy. Co powiemy? Co wtedy powiemy? Kiedy nieco się nam przewraci. Kiedy coś po prostu wywróci nam się. Co z nas wyleci? Co z nas wyjdzie? Mamy na Słowensku. Na Słowacji mamy takie przysłowie, że z dziurawego dęba sowa wyleci. Że z dęba, który jest dziurawy, zawsze wyleci sowa. Ale nie może stale z nas sowa wylietać. Nie może z nas ciągle ta sowa wylatywać. Bo my nie jesteśmy przybytok presowi. Ponieważ my nie jesteśmy mieszkanie dla sów. Ale nasze ciała są chramą Ducha Świętego. Ale nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. A Duch Święty przebywa. A Duch Święty mieszka w naszym ciele. A kiedy buchniesz lokieć? A kiedy uderzysz łokciem? Powiedz chwała Panu. Powiedz chwała Bogu. Albo halleluja. Albo halleluja. A nie. A nie w ten sposób. No to słowa wyleciała. Ponieważ to jest właściwie ta słowa, która w krytycznych chwilach żywota si ludzie wszymają, ako sa zachowa. W momentach krytycznych w twoim życiu ludzie patrzą, w jaki sposób ty zachowasz się. Ale nie len na naszych pracowiskach. Ale nie tylko w miejscach pracy. Ale aj domu. Tak samo i w domu. Aj moja marzelka si wszyma. Moja żona tak samo bacznie śledzi moje życie. Moje dzieci si wszymają. Moje dzieci tak samo śledzą. A snażia sama kopię. I starają się naśladować mnie. Buďme príkladom. Bądźmy przykładem. Pan Ježiš Kristus hovorí. Pan Jezus Chrystus mówi. To je ten, ktorý ma miluje. Ten jest ten, który mnie kocha.
Kto nasleduje, naplňa moje slova. Ktorý vypełnia moje przykazania. Jánovo evangelium 14. kapitola. Evangelia Jana 14. rozdział. 21. verš. 21. verset. Hovorí, ten ma miluje. Mówi, to ten miluje mnie. Kto činí moje slovo. Ktorý wykonuje moje slovo. A 23. verš. Hovorí, aby sme sa náhodou nepomýlili. A 23. verset mówi, żeby przypadkiem nie uczynilibyśmy błędu, że ten ma nie miluje i że ten nie kocha mnie, to moje słowo nie napełnia. Kto nie wypełnia mojego słowa. Wiesz, chcę się cię opytać, chcesz milować Pana Jezusa? Wiesz, chcę zadać ci pytanie, czy chcesz kochać Pana Jezusa? Ale tak milować, ako sa to jemu lubi. Ale właśnie tak kochać, jak jemu się podoba. Nie tak, jako sa to ciebie lubi. Nie tak, jak tobie by się podobało. Ale tak, jako sa to jemu. Ale tak, jak jemu się podoba. Lebo niektórzy tak milują Pana, jako powiem wam taki przykład. Ponieważ powiem wam taką ilustrację. Że niektórzy tak milują Pana. Że są ludzie, którzy w ten sposób kochają Pana. Przedstawcie sobie, że moja manżelka ma krasną zahradę. Wyobraźcie sobie, jak moja żona ma piękny ogród. Ma krasne kwety tam. Piękne kwiaty rosną w tym ogrodzie. A ja jej chcę sprawić radość. I ja chcę zrobić jej radość. Chcę jej pokazać, jak ją bardzo miluję. Chcę pokazać jej, jak bardzo ją kocham. A wiecie, co urobim? Czy wiecie, co ja zrobię? Celu zahradku jej pozbieram kwety. Cały ogród po prostu powycinam te kwiatki. A doniesiem jej wielką kwiatkę. I przyniosę ogromny bukiet. A powiemy, żena moja. I powiem, żono. Pozry, tak to cię lubię. Popatrz, w taki sposób cię kocham. Ona powie, ty si sa zbol. Ona mówi, ty zgłupiałeś, chłopie. Ty nie tak miluj Pana, ako ty chcesz. Nie w ten sposób kochaj Pana, w jaki sposób ty chcesz. Nie tak, ako to ciebie wymowuje. Nie tak, jak tobie by było na rękę. Pytaj sa, ako ty możesz tak milować Pana, że on je pocieszył mi. Pytaj się Pana, w jaki sposób ty możesz kochać Pana, żeby on miał radość. A on ci to odpowiada. I on odpowie ci w słowie. Ten ma miluje. Ten kocha mnie. Bo moje słowo zachowuje. Kto słowo moje zachowuje. Kto żyje Bożym słowem. A więc kto żyje Bożym słowem. Nie bądźmy len kazatelmi słowa. Nie bądź tylko kaznodziejami słowa. Ale bądźmy czynicielami. Ale bądźmy wykonawcami słowa. Nie bądźmy len posłuchami. Nie bądźmy tylko słuchaczami. Ale kiedy pójdziemy do domu. Ale kiedy wracamy do domu. Napełniajmy to słowo. To wypełniajmy to słowo. Żyjmy tym słowem. I nasz Pan będzie się cieszył. A da nam świadectwo, to moje dziecię, i miluje. Da nam świadectwo, że to dziecko kocha mnie. Aleluja. Przeczytamy Boże słowo. Przeczytamy teraz słowo Boże. Z drugiej Knihy Kráľovej. Druga księga królewska. 6. kapitola. 6. rozdział. Przeczytamy pierwszych 7 wersów. Przeczytajmy pierwszych 7 wersetów. Druga księga królewska, 6. rozdział, pierwszych 7 wersetów, strona 408 w brytyjskich tłumaczeniach. Pewnego razu rzekli uczniowie proroccy do Elizeusza: to miejsce, gdzie przy tobie mieszkamy, jest dla nas za ciasne. Pozwól nam pójść nad Jordan i przynieść stamtąd każdy po jednej belce, abyśmy mogli znieść sobie tutaj pomieszczenie dla siebie. A on rzekł: idźcie. A jeden z nich rzekł: racz i ty pójść ze swoimi sługami. A on odpowiedział: owszem, pójdę. I poszedł z nimi. A gdy doszli nad Jordan, zaczęli ścinać drzewa. A gdy jeden z nich obalał pień, siekiera wpadła do wody. Wtedy zawołał: ach, mój panie, ona była pożyczona. Wtedy rzekł mąż Boży: gdzie wpadła? A gdy on pokazał mu miejsce, uciął kij i rzucił go tam i sprawił, że siekiera wypłynęła. I potem rzekł: podnieś ją sobie. Ten zaś, sięgnąwszy ręką, pochwycił ją. Veľmi zaujímavý oddiel Božieho slova. Bardzo ciekawy tekst słowa Bożego. Synovia prorokov sú spolu so svojím pánom. Učňovie prorocy są razem ze svojím pánem. A učia sa Božie slovo. I učą się słowa Bożego. Učia sa žiť s pánom. Učą się życia z pánem. Učia sa na pamięć výroky Hospodina. Učą się na pamięć słowa pána. Wiecie, w czasie Elizea a Eliasza. Wiecie, w czasach Elizeusza i Eliasza były tak zwane prorockie szkoły. Były tak zwane szkoły prorocze. A
A tieto prorocké školy tak fungovali. I te proročé školy tak działały, že tí mladí proroci sa učili výroky Hospodinové na pamäť. Že ci młodzi prorocy učili się te výroky Pana na pamięć. A potom, keď prišiel na nich Duch Hospodinov, a potom kiedy Boží Duch stąpił na nich, tak oni začali pripomínať a prorokovať. To oni začínali slova Pána pripomínať v ten spôsob prorokujúc. Tie výroky Hospodinové, ktoré sa naučili z pamäti. Ste pripomínať slova Pána, ktoré kiedyś naučili sa na pamäť. Tak skrze Ducha Božieho oni pripomínali. A więc przez Bożego Ducha pripomínali. A toto boli vlastne prorocké školy. I vlastne taký bol cel škôl proročích. To bol základ. Základom prorockých škôl bolo Božie slovo. I właściwie podstawą szkół proroczych to było Boże słowo. Ale keď prorok rástol ďalej, ale kiedy prorok wzrastał a poznawał swojego Pana i lepiej poznawał swojego Pana, Pan mu zwestował aj te budúce veci. Pan Jezus objawiał mu i te przyszłe rzeczy. A podobnie funguje aj proroctwo nowozákonnej doby. I w podobny sposób działa proroctwo, jeżeli chodzi o Nowy Testament. Kto si mi podal proroctwo na papiery? Ktoś po prostu wysłał mi proroctwo na kartce papieru. A powiedział, braćanko, posłuch toto proroctwo. I powiedział, Szanko, po prostu sprawdź i oceń to proroctwo. A ja czytam. Czytam. A tam było, toto sa stanie, tak toto bude, i to bude, to bu- ono bude. I tam było napisane, tak się stanie, wtedy się stanie, to będzie miało miejsce i tak dalej. A ja mówię, a prečo si myslíte, že toto je proroctvo? A ja bych pytam, dlaczego myslíte, že to je proroctvo? No lebo hovorí o budúcnosti. A oni mówią, no ponieważ przepowiada przyszłość. Ale hovorím, proroctvo má základ v Božom slove. A ja mówię, ale proroctvo má podstawę v slove Božom. Ako to? A jak to jest? Lebo Božie slovo nám hovorí, nech slovo Kristovo bohate prebýva vo vás. Słowo Boże nam mówi, że niech to Boże słowo przebywa w nas obficie. A Pan Jezus Chrystus mówi, że kiedy Ojciec pośle tego Ducha prawdy, ja Pan Jezus mówi, że kiedy Ojciec pośle tego Ducha prawdy, Ducha Świętego, czyli Ducha Świętego, ten Duch Święty wam przypomnie wszystko, co sam powiedział. Ten Duch Święty przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Ale ako nam przypomnie Duch Święty to, co Pan Jezus powiedział, kiedy nie wiemy, co powiedział. Ale w jaki sposób On nam może to przypomnieć, kiedy my nie znamy Pana wyroków? Preto my potrzebujemy poznać wyroki naszego Pana. Dlatego my musimy poznać wyroki naszego Pana Jezusa. Potrzebujemy, aby Słowo Chrystowo bohacie przebywało. My potrzebujemy, żeby Słowo Boże w obficie przebywało w naszych sercach. Abyśmy poznali Słowo Boże. Żebyśmy znali Boże Słowo. Abyśmy byli pełni Słowa Bożego. Żebyśmy byli napełnieni Bożym Słowem. A Duch Święty zacznie wynaszać z naszego wnętrza. A Duch Święty zaczyna wynosić z naszego wnętrza. Zaczyna nam przypominać. Zaczyna przypominać nam to słowo. To słowo. Pod wedeniem Ducha Świętego prorokujemy. Pod prowadzeniem Ducha Świętego my prorokujemy. A potem mówi jeszcze dalej. A potem dalej jeszcze kontynuuje. A aj budúce veci vám bude zvestovať. I tak samo rzeczy przyszłe objawi wam. Widzicie? Teda základ proroctwa nie je v tom, že čo bude v budúcnosti. A więc podstawa proroctwa to nie jest kwestia przyszłości, ale základ proroctwa je Božie slovo pripomínané Duchom Svätým. Ale podstawą proroctwa to jest Boże słowo, które Duch Święty przypomina. To jest słowo Chrystowo, które nam Duch Święty w tej sytuacji przypomina. To jest słowo Chrystusa, które Duch Święty właśnie w tej sytuacji nam przypomni. A aj budúce veci nám bude zvestovať. A potem mówi, tak samo i rzeczy przyszłe objawiam wam. Ja som nevidel základ Božieho slova v tom proroctve. A v tom proroctve, ktorý dano mi, žebym posondil, po prostu nevidiajem podstavy Božego slova. Ja som tým ľuďom povedal, viete, ja tu vidím všeličo iné, len nie proroctve. A povedajem do tých ľudí, viete, prepraszam, ale vidzę tutaj všetko inne, tylko nie Bože slovo. Skôr sa mi to vidí ako nejaká veštba do budúcna. Bardziej vygląda mi to ako taká vružba do przyszłości. Ale nie proroctvo. Ale nie proroctwo. Lebo nie widzim základ Bożego Słowa. Ponieważ tutaj nie widać tego fundamentu Słowa Bożego. A boli veľmi nevravživí na mnie. I tacy byli bardzo nieprzyjacielscy wobec mnie. Lebo nie wiedzieli to przyjąć. Ponieważ nie potrafili przyjąć tego. Ale nieskôr som widział. Ale później zobaczyłem. Że ten człowiek
który to robił, że człowiek, który przepowiadał to, pisał te proroctwa, on to pochopił. Zrozumiał to. On czynił pokanie. Pokutował. On się wrócił späť k Pánu. Powrócił z powrotem do Pana. Wrócił się späť k Bożemu. Powrócił z powrotem do Słowa Bożego. W tych prorockich szkołach wyuczował prawie teraz Elizeusz. A więc w tych szkołach proroczych właśnie teraz nauczał Elizeusz. Oni go nazywali swoim Panem. I nazywali go swoim Panem. A to jest tak krasne. I to jest takie cudowne. Kiedy widzimy, że ich było tak wiele. Kiedy widzimy, że tych uczniów prorockich było tak dużo. Że już się nie pomieścili tam w tym biwaku. Że po prostu już nie mieli miejsca tam w dotychczasowym pomieszczeniu. A przyszli k swojemu Panowi. I podchodzą do swojego Pana. A powiedali mu swój problem. I mówią mu, z czym mają problem. Powiedali im swój umysł. Powiedzieli mu swój zamiar. A tu się chcę zastawić. I tutaj chcę zatrzymać się przez moment. Kiedy masz jakiś zamiar w swoim życiu. Jeżeli masz jakiś zamiar w swoim życiu. Ty przyjdziesz ku swojemu Panowi. Czy przychodzisz najpierw do swojego Pana? A powiesz, Panie. I powiesz mu, Panie. Toto a toto mam w swoim sercu. To i to mam w swoim sercu. Takie to myślenki, takie to plany. Takie myśli, takie plany. Panie, co ty na to? Panie, co ty na to powiesz? Ako to ty widzisz? W jaki sposób ty na to patrzysz? Radzisz się ze wszystkim z Panem. Czy ty ze wszystkim doradzasz się z Panem? Uwidzisz pięknego chłopca. Zobaczysz pięknego chłopaka. A powiesz, to by był dobre pre mnie jako mąż. I powiesz, o, on by był dobry dla mnie jako mąż. Albo uwidzisz piękne dziewczę. Albo zobaczysz śliczną dziewczynę. A to by była dobra małżonka. I powiesz, o, dobra żona pewnie byłaby dla mnie. A potem? A potem? Kiedy to stanie? Kiedy to się wydarzy? Czesi mieli jedną taką pieseń, że zapłacz, weź masz, co si chcel. Czesi mieli jedną taką pieśń, śpiewali, że teraz już możesz płakać, ponieważ otrzymałeś to, co chciałeś. Preto, że się nie radzimy z Panem. Ponieważ my nie doradzamy się z Panem. A oni mali tu Bożą mądrość. I oni mieli tą Bożą mądrość. Lebo mali Bożą bazę. Ponieważ mieli Bożą bojaźń. Oni si mogli powiedzieć, chcemy dobrą rzecz. Mogli powiedzieć dla siebie, no my chcemy dobrą rzecz. My mamy na to. My po prostu zrobimy to, jesteśmy zdolni. Jesteśmy tu tolki. Jest nas tu tyle. My si z tym poradzimy. I po prostu damy rady. To byśmy jeszcze z tym zaciążowali Pana. A więc po co jeszcze byśmy z tym troszczyli Pana? Ale oni mieli Bożą bazę. Ale mieli Bożą bojaźń. Napriek tomu, że czuli się schopni. Pomimo tego, że czuli, że są zdolni to zrobić. Byli młodzi i silni. Byli młodymi i silnymi. Iśli k swojemu Panu. Poszli do swojego Pana. A powiedali mu. I tu swoją myślę. Powiedzieli mu ten swój pomysł. A ty mówisz o wszystkim ze swoim Panem. Czy ty też o wszystkim rozmawiasz ze swoim Panem? Radzisz się z nim. Czy ty zaczerpiesz rady zawsze u niego? Albo idziesz za swoim rozumem. Albo idziesz za swoją myślą, rozumem. A kiedy dosiągniesz to, co masz. I kiedy osiągniesz to, co już masz. Tak potem płaczesz. Wtedy płaczesz. A trapisz się. I twoja dusza się nęka, trapi. A mówi, dowol, abyśmy odeszli w Jordan. I oni... Oni mówią, pozwól, żebyśmy poszli nad Jordan i drzewa pościnali. A on im powolił. I on powiedział, idźcie, czyli pozwolił im. Ale im to nie starczyło. Ale nie wystarczyło im to. Pójdź, a ty, Panie, pójdź ty z nami. A mówię, Panie, chodź i ty razem z nami. Wiesz, ty, kiedy się modlisz za nieco. Wiesz, ty, jeżeli za coś prosisz, modlisz się. A kiedy ci Pan Bóg powie, ano. A kiedy Pan Jezus ci powie tak, słucham z tym. Ja po prostu akceptuję to, zgadzam się z tym. Nie rozbiegnij się rychło. To ty nie uciekaj szybko. Ale powiedz, Panie. Ale powiedz, Panie. Pójdź, a ty ze mną. Ty też pójdź ze mną. Bądź ze mną w tej sytuacji. Bądź ze mną w tej sytuacji. Ja cię potrzebuję. Ja potrzebuję ciebie. Wspomnijcie się jako... Ako Gospodin mówi Mojżeszowi. Pewnie wspominacie, jak Pan Jezus, Pan Bóg mówi do Mojżesza. A mówi, wyweź mój lud. I mówi do niego, wyprowadź mój naród.
A Mojżesz sa modli a hovorí: Hospodine. A Mojżesz się modli i mówi: Panie. A gdzie pójdzie twoja twarz? Jeżeli twoja twarz nie pójdzie przed nami. Nie wyprowadzaj nas won. To ty nie wyprowadzaj nas precz. Widzicie, Mojżeszowi nie starczyło to, że Pan Bóg chciał. Nie wystarczyło Mojżeszowi tylko to, że Pan Bóg chciał, żeby on to zrobił. Ale Mojżesz chciał więcej. Ale Mojżesz pragnął więcej. Panie, niech twoja twarz idzie przed nami. Panie, niech twoje oblicze podąża przed nami. Ja chcę widzieć twoją twarz. Ja chcę oglądać twoją twarz, mój Panie. Chodź przede mną. Idź przede mną. A twoja straż niech idzie za mną. A twoja straż niech za nami kroczy. A wtedy będę miał pokój. Panie, chodź tak samo z nami. Idziemy dobrą rzecz robić. Idziemy dobrą rzecz wykonywać. Wiem, że ty też tak tego pragniesz, żebyśmy to czynili. Ale Panie, chodź tak samo i ty z nami. Halleluja. Widzicie? Widzicie to? To nie jedno, jak robimy rzeczy. To nie jest obojętne, w jaki sposób te rzeczy robimy. Kiedy som išiel sen na toto zimovisko k vám. Kiedy wybierałem się, że pójdę tutaj na to zimowisko do was. Tak som volal a hovoril som: Panie Ježišu. To wołałem do Pana i mówiłem: Panie Jezu. Chodź przede mną. Chodź przede mną. Przypraw te serca. Przygotuj te serca. Przypraw tych ludzi. Przygotuj tych ludzi. Przypraw całą tę sytuację. Przygotuj całą tę sytuację. Panie, na co by som tam išiel bez ciebie? Panie, po co ja bym tam był bez ciebie? A pójdź za mną jako zadna straż. I chodź ze mną jako tylnia straż. A ja mam radość. I mam radość. Ja wam to nie wiem wyrozprawać. Moje serce plesa. Nie potrafię powiedzieć wam to, ale moje serce raduje się. Bo jest tu Pan Jezus. Ponieważ Pan Jezus jest tutaj. Alleluja. A praworadzie się dotyka mnie. W pierwszym rzędzie dotyka mojego serca. A ja wiem, że się dotyka i was. Wiem, że tak samo dotyka i was. Panie, podziaj ty z nami. Panie, chodź tak samo z nami. Idziemy dobrą rzecz robić. Idziemy z dobrym zamiarem. Ale bez ciebie nie pójdziemy. Ale bez ciebie nie pójdziemy, Panie. Podziaj ty z nami. Chodź tak samo z nami. A Pan powiedział, i Pan Elizeusz powiedział, Elizeusz powiedział: Dobre, idę. Owszem, pójdę. A oni przyszli do Jordanu. I oni przychodzą nad Jordan. A na brzegu Jordana wycinali stromy. I nad brzegiem Jordanu ścinali drzewa. Wiecie, dawał sobie pytanie, dlaczego przyszli do brzegu Jordanu. Zadawałem sobie pytanie, dlaczego na to akurat miejsce nad Jordan przyszli. Dlaczego nie szli nigdzie indziej? Dlaczego nie poszli do któregoś innego miejsca? Wiecie prečo? Czy wiecie dlaczego? Bo te stromy przy tym Jordanie. Ponieważ te drzewa przy Jordanie mali wiele wlahy. Miały wiele wilgoci. A to były huste stromy. I to były takie potężne, gęste drzewa. A były to pewne stromy. I były bardzo mocne. A oni przyszli tam, k tomu Jordanu. A więc przychodzą nad Jordan. A pracowali. I pracują. Wiesz, nie uświadomili si, że są blisko Jordana. Wiecie, nie uświadomili sobie, że stoją tak blisko nad Jordanem. Oni byli tak nadszeni w tej pracy. Oni tak gorliwi byli w tej pracy. Oni sekali. Oni rąbali. 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 Ale si wobec nie uświadomili, że są wszystko blisko Jordanu. Wcale nie uświadomili sobie, że stoją nad Jordanem. Wiecie, co znamy na słowo Jordan? Czy wiecie, znacie znaczenie tego słowa Jordan? Smrć. Śmierć. Wiecie, wszystko, cokolwiek robimy. Wiecie, zawsze cokolwiek my czynimy. A kiedy tu najszlachetniejszą pracę nawet te najlepszą, najszlachetniejszą pracę wykonujemy. Wszystko jesteśmy blisko smrci. Zawsze jesteśmy tuż nad śmiercią. Już som vám hovoril ten príbeh, jak som išiel na jednu evangelizáciu. Mówiłem już do was ten po prostu moje doświadczenie, kiedy jechałem do Chorwacji na ewangelizację. A predbiehal som jeden kamion. Wyprzedzałem jednego tira. Nic przede mną som nevidel. I nie widziałem nic przed sobą. A zrazu, preto som nic nie widział, lebo zrazu klesala i dlatego nic nie mogłem zobaczyć, ponieważ teren się obniżał. Droga w dół. A ja naraz widzę, jak się wynoria z głębi światła. Ja nagle widzę światła, jak z głębokości po prostu. A przede mną się objawiło auto. Przede mną samochód jedzie. Ale som stačil zvolať: Boże, buď mi milosť. Ja tylko zdążyłem zawołać: Panie, bądź mi łaskawy. A ja nie wiem, jak som wedel minúť ten nákladiak. Nie wiem, w jaki sposób potrafiłem wyprzedzić tego tira. Ale minul som aj toho protiidúceho aj
Ale nie spotkałem się ani z tirem, ani z tym samochodem, który jechał z naprzeciwka. Jako dobrze, że iść ze mną, Pana. Jak dobrze, że Pan Jezus podróżował ze mną. Wszystko jeden krok ku śmierci. Zawsze tylko jeden krok od śmierci. Albo są iść ze swoją małżonką, ze swoimi dziećmi. Albo ze swoją żoną, albo ze swoimi dziećmi podróżowałem. Iśliśmy na misję. I jechaliśmy na misję. Do jednej romskiej rodziny. Do jednej rodziny cygańskiej, romskiej. Uczył są ich piosenki. Uczyłem ich pieśni. Śpiewaliśmy. Śpiewaliśmy razem. Osławowaliśmy Pana. Chwaliliśmy Pana. A naraz zhasło światło. I nagle ciemność. A nastał taki zmetok w domu. I taki jakby ruch w domu powstał. A ja są wnimał, że nieco się stało, nieco niedobre się stało. I ja czułem, że coś niedobrego się dzieje. A niekto wybiegł wąs z domu, aby zakrócił späć pojazd. I ktoś wyszedł z domu, żeby z powrotem korki i bezpieczniki właśnie włączyć. A kiedy się znowu rozświeciło? I kiedy znowu było światło? W drzwiach stał młody mąż. W drzwiach stanął młody człowiek, który zaprawę wrócił z więzienia z tej rodziny. Który właśnie powrócił z więzienia, był on członkiem tej rodziny. A mówi, dnes wieczór będzie tu wrażda. I mówi, dzisiaj wieczorem będzie tutaj morderstwo. Dobiegł k skryni. Przybiegł do szafy. Wyciągnął szuflik. Otworzył szufladę. Wyciągnął wielki nóż. Wyciągnął taką maczetę, taki nóż duży. Postawił się do drzwi. I stanął w drzwiach. Pozerwał się na mnie. Patrzył na mnie. A szkripał zubami. I zgrzytał zębami. Tak nahlas szkripał zubami. Tak głośno to robił. Że mi to było aż nieprzyjemne. Że aż tak w uszach mi to było takie nieprzyjemne. A są obawy, że si, że sam popukają w zuby. Miałem takie obawy, że popękają zęby. A tak zohinał ten nóż w swojej ręce i mówi, dnes wieczór tu będzie wrażda. I ten nóż tak trzymał swoje ręce i powiedział, dzisiaj wieczorem będzie tutaj morderstwo. Nikt z tych Romów się nie smiał ani pochnąć. Nikt z tych Cyganów nie mógł się poruszyć. A ja sam się tak obrócił k Bogu. I tak obróciłem się do Pana. A w duchu sam się zaczął modlić. I w duchu zacząłem się modlić. A mówię, Panie Jezusie. Mówię, Panie Jezu. Widzimy, że ten człowiek mnie chce zabić. Widzę, że ten człowiek przyszedł po mnie i mnie chce zabić. Panie, a tylko to było mojej służby. Panie, jeżeli dotychczas to była moja służba. Dziękuję Ci. Dziękuję za te lata przeżyte. Że dotychczas zachowałeś mnie. Ty byłeś moim Panem. Ty byłeś moim Panem. A proszę Cię, zachowaj moją rodzinę. Proszę Cię, zachowaj moją rodzinę. Do Twoich rąk zakładnie. Do Twoich rąk polecam Ciebie. A Duch Święty mi mówi. I Duch Święty mówi do mnie. Opytaj się. Zapytaj Go. Prečo trápiš svoju dušu? Dlaczego nękasz swoją duszę? A ja mu hovorím. Ja pytam go. Prečo trápiš? Dlaczego nękasz swoją duszę? On sa tak udivene pozrel. I on tak ze zdziwieniem popatrzył na mnie. Teba zaujíma, prečo ja trápim svoju duszę? I mówi, ciebie interesuje, dlaczego ja nękam swoją duszę? A ja hovorím, áno. Ja mówię, tak. Ja chcę wiedzieć, prečo ty trápiš. Ja chcę wiedzieć, dlaczego ty nękasz swoją duszę. Tak to mi pokynul z tym wielkim nożem. Tak pod do tej to miejscowości i i z tym nożem pokazał mi, chodź do tego pomieszczenia, tam wyjaśnię ci to. A ja sam wstał. Ja wstałem i szedł sam do tej miejscowości i poszedłem do tego pokoju i szedł za mną. Poszedł za mną. Posadził mnie na taką pościel. Kazał mi usiąść na łóżku. Nóż miał za moim chrbtem. I nóż trzymał za moimi plecami. A mówi mu. Ja mówię do niego. Prečo trápiš svoju dušu? Dlaczego nękasz swoją duszę? Prvnež ma zabijesz. Najpierw zanim mnie zabijesz. Chcę ci niečo powiedzieć. Ja chcę coś powiedzieć ci. Że cię Pan Jezus miłuje. Że Pan Bóg cię kocha. A ja cię miłuję. I ja tak samo cię kocham. A chcę, aby si prvnež to urobisz, aby si to wiedział. I chcę, żebyś zanim to uczynisz, żebyś to wiedział, był tego świadomy. A tak som sa zošuchol dole z kolien. Z tej posteli. I tak na kolana. Uklękłem na kolana z tego łóżka. Otoczony chrbtom k niemu. Obrócony grzbietem do niego. Zodwihol som si ruky. Poniosłem ręce. A začal som sa modlić. I zacząłem się modlić. Drahý Panie Ježiš. Drogi Panie Jezu. Ty widzisz, ako tento človek trápi. Widzisz, jak ten człowiek nęka swoją duszę. A ty ho predsa miluješ. A ty przecież kochasz go. Prosím ťa, Pane. Proszę Ciebie, Panie. Dotknij sa jeho srdca. Dotknij jego serca. Ukaż mu wielkość swojej łaski. Pokaż mu wielkość swojej miłości.
A jak som sa modlil a volal som za neho. I kedy sa modlím i volám za neho. Počujem ako plače. Slyším, jak on plače. A otočím sa, hovorím, prečo plače? I obrúčam sa i pýtam, dlačego plačeš? A on hovorí, lebo ma nikto nemá rád. On mluví, ponieważ nikt mnie nie kocha, nie lubi. Preto som ja taký zlý. Dlatego ja jestem taký zlý. A hovorím, nerozumieš, že ťa Pán Ježiš. A ja hovorím, či ty nerozumieš, že Pán Búh ťa kocha? A ja ťa mám rád. Ja tak samo kocham ťa. Nechcel by si prijať Pána Ježiša do srdca. Či nechcel byš prijať Pána Jezusa do svojho srdca? A on hovorí, neviem, ako to mám. A on mluví, ja neviem, v jaký spôsob. Tak poveď, kľakni si vedľa mňa. Ja hovorím, choď, uklenkni obok mne. Chytil ten nôž, hodil ho na podlahu. I šmíkal sa celou miestnosťou. Ten nôž žučil na podloge. A šmíkal sa celou miestnosťou. I přes cały pokoj po prostu ten nôž tak šlizgal sa. Kľakol si vedľa mňa. Uklonk obok mne. Plakal. Plakal. Vyznával svoje grzechy. A viedol som ho modlitbu v pokáni. Provadziłem go v modlitvie do pokuty. Prijal Pána Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. Prijal Pána Jezusa do svojho srdca ako osobistého zbaviteľa. A potom sme stali. A potom staliśmy. Objali sme sa. Obaj uštisneliśmy się. Plakali sme obidvaj. Plakaliśmy obidvaj. A vyšli sme von z miestnosti. I vyšliśmy z tego pokoju. A moja manželka hovorí, tatinko. I moja žena mluví do mne, kochany. Vieš čo, ja som si myslela, že s jedným si išiel dnu a s druhým si vyšiel. Ja myslela, že s jedným človekem ty všedueš a s úplne iným ty vyšedueš. Vôbec sa na neho nepomodoval ten druhý, čo vyšiel. Po prostu nebyl podobný do tego pierwszego človeka, ten druhý, ktorý vyšedl. Tvár mu žiaril. Tvář mu promieniala. Lebo v jeho srdci už bol Pán. Ponieważ v jeho srdcu už bol Pán Jezus. Pane. Poď s nami. Choď s nami. Nechcem ísť sám. Ja nechce sám ísť. Lebo ty, keď tam budeš. Ponieważ, jeżeli ty tam będziesz. Keď nastane aj tá najzložitejšia situácia. Vtedy, kedy nawet tá najtrudnejšia situácia nastane. Tak ty tam budeš. To będziesz tam. A ty dáš riešenie. I ty dáš vyjście. Volaj Pána. Volaj do Pána. Nech čokoľvek robí. Cokolwiek czyniłbyś. A keď si myslíš, že ty to dokážeš. Nawet jeżeli pomyślisz, że dasz rady. A wtedy volaj, powiedz Pane, wtedy tak samo volaj do Pana i powiedz, Panie, chodź ze mną. Lebo príde krytická situácia. Ponieważ przyjdzie taki krytyczny moment. Príde taká situácia, na ktorú si nepočítal. Przyjdzie taka sytuacja, z którą w ogóle nie liczyłeś. A len kúsok si od Jordána. A tylko krok jesteś od Jordánu. A len krok ťa delí od smrti. I tylko krok po prostu oddziela cię od śmierci. Viem o jednom kazateľovi. Viem, znám jedného pastora, ktorý keď skončil svoje kázanie, ktorý kedy zakončil svoje usługę, sklonil sa na kazalnice a zomrel. I umarł. Tu najkrajšiu prácu môžeš robiť. Najpiękniejszą pracę możesz wykonywać. Ale len krok je od smrti. Ale zawsze tylko krok od śmierci. Preto volaj Pána. Dlatego volaj Pána. Vždycky buď s Pánom. Zawsze bądź z Pánem. Aby aj tá chvíľa smrti. Żeby nawet ta chwila śmierci. Bola v jeho rukách. Była zawsze w jego rękach. A oni sekajú. I oni rąbią. A rúbu. I rąbią. A rúbu. I ścinają. A naraz sa niečo stalo. Nagle coś wydarzyło się. Naraz. Jednému z tých prorokov uletelo železo zo sekery. Nagle jednému z tých učňov prorockých vypadlo ostre sekery. On tak oddane, on tak horlivo robil. On tak gorlivo pracoval. Že vôbec si nevšimol, že má aj na niečo iné dávať pozor. Že nawet nie zauważył, že na coś innego tak samo musí zwracať uwagę. Že musí dávať pozor aj na tú sekeru, aj na to železo. Že musí uvažať tak samo na sekere, či na čon i na ostře. Nie len na to, čo robí. Nie tylko na to, či koncentrovať, co on robí. On si nevšímal, že sa vzťah uvoľňuje. On nie zauvažil, že ten stosunek sa uvoľňa. Viete, on keď už natiahol s tou sekerou, kedy už poprostu zamachnul sa s tom sekerom, tak on už musel cítiť, že to na tom porisku tak hok. Musiał čuť, že to tak, to ostře tak nie trzyma tak mocno. Ale on si to nie wszymał. Ale nie zwracał na to uwagi. Wszak tam jest Pan. Przecież tam jest Pan. Pan chciał, abyśmy to robili. I Pan chciał, byśmy to wykonywali. Chce, abyśmy gorliwo pracowali. On chce, żebyśmy bardzo gorliwo podchodzili do swojego zadania. Ale
nie dał pozor na wzťahy. Ale nie uważał na stosunki. Wzťahy. Relacje. Moi drogi. Kochani. Wzťahy są veľmi dôležité. Relacje są bardzo ważne. Możesz być kazatelom Bożego Słowa. Możesz być nawet pastorem. Możesz być starszym zboru. Możesz być starszym w zborze. Możesz być pracownikiem. Możesz być pracownikiem zborowym. Możesz tu najkrajszą pracę robić. Możesz najpiękniejszą pracę wykonywać. A może się ci rozpadnąć rodzina. Ale twoja rodzina może rozpadnąć się. A nie dawasz pozor na wzťahy. Jeżeli nie uważasz na relacje. A nie dawasz pozor na to, że hop, już moja manżelka mi tak mówiła, kiedy si już znajdziesz czas na mnie. Jeżeli nie zwracasz uwagę na to, że twoja żona już do ciebie mówi, kiedy znajdziesz w ogóle czas na mnie. A ja mam problemy. Ja też mam problemy. A ja bym potrzebowała, aby si aj so mną sa porozprawiał. Ja też byłabym wdzięczna, żebyś też ze mną spędził kilka chwil. Wiecie, mnohokrát, mnoho ludzi przychodzą k nam. Wiecie, wiele ludzi przychodzi do nas. A widzim, że nie starczy, aby som len týmto ľuďom sa venoval. I widzę, że nie wystarczy, żebym tylko tym ludziom poświęcał się. Ja musím pozerať aj na vzťah so svojím synom. Ja muszę patrzeć również na relację z moim synem. Na vzťah z moją żoną. Na relację z moją żoną. Na mój vzťah z moim pánom. Na moje relacje z moim panem. Nie możem si povedať, že ja robím dobrú vec. Nie mogę powiedzieć do siebie, no ja wykonuję dobrą rzecz. Ja som horlivý kazateľ. Jestem gorliwym pastorem. A kážem, a kážem, a kážem. I głoszę, głoszę i głoszę. Ale musím dávať pozor na vzťah. Muszę tak samo uważać na relacje. A ja sa ťa chcem opýtať, ja aký je tvoj vzťah s tvojimi deťmi? Chciałem zapytać ciebie, jakie są twoje relacje z twoimi dziećmi? Aký je tvoj vzťah s tvojou manželkou? Aké sú tvoje relácie s tvojou ženou? Žena, aký je tvoj vzťah s tvojím mužom? A ty, ženo, jaká je tvoja relácia s tvojím mužom? To je veľmi dôležité. Bardzo ważne to jest. To je veľmi dôležitá otázka. Bardzo ważne pytanie. Lebo ak stále sa uvoľňuje ten vzťah... Ponieważ jeżeli ciągle rozluźnia się ta relacja... A ty sa nevieš zastaviť. I ty nie potrafisz zatrzymać się. Nevieš si nájsť čas, aby si si sadol so svojou ženou alebo so svojím mužom. Nie potrafisz znaleźć wolnej chwili, żebyś usiadł ze swoim mężem albo żoną. Alebo so svojím dieťaťom. Albo ze swoim dzieckiem. Dovtedy sa bude uvoľňovať ten vzťah, až... Dotychczas się będzie rozluźniać ta relacja. Až to železo odletí. Až to ostrze po prostu wyleci. Dzieci odejdą do szkoły. Dzieci odejdą do szkoły. Žena si nájde nejaké iné zamestnanie. Žena jakąś inną pracę znajdzie sobie. Alebo muž odcestuje niekam. Albo mąż gdzieś wyjedzie. A naraz zistíš, že tvoji drahí sú v smrti. I nagle stwierdzi, że twoi kochani po prostu są jakby w śmierci. W blacie. W błocie. Hriechu. W grzechu. Wiecie, wtedy, kiedy uleciało to żelazo. Wtedy, kiedy to ostrze osunęło się. Wtedy si wspomniał prorok, że ach, panie, aj to som mal pożyczane. To wtedy ten sługa proroczy po prostu przypomniał sobie, panie, nawet to miałem pożyczone. To wtedy, jako kiedy si w ogóle nie uświadomował. Dotychczas jakby w ogóle nie zwracał uwagi na to, że to ma pożyczane. Że to jest tylko pożyczone. A ja sa ťa pýtam. Ja chcę zadać ci pytanie. Co je tvoje? Co właściwie jest twoje? Co masz, co nie masz pożyczane? I co właściwie posiadasz tego, co nie pożyczyłeś? Wiesz, co je tvoje? Czy wiesz, co jest twoje? Kiedy zomriesz, a zoberesz si to ze sobą, to je tvoje. Kiedy umrzesz i weźmiesz to z sobą, to jest twoje. Ale to, co będziesz musiał niechać. Ale to, co będziesz musiał pozostawić tutaj na tej ziemi. To masz wszystko pożyczone. To wszystko jest pożyczone. Darmo mówi, że twoja żona to jest moja żona. To po prostu na darmo ty mówisz, że twoja żona to jest po prostu twoja żona. Darmo mówi, że twoje dzieci to są twoje dzieci. Na darmo ty mówisz, że twoje dzieci to są twoje dzieci. Ty ich masz pożyczane od Boga.
Wszystkie te masz pożyczone od Boga. Boh ti ich zveril. Pan Bóg powierzył je tobie. On ti ich pożyczał. On pożyczył je tobie. Aby si z nimi gospodarował. Żebyś po prostu zarządzał nimi. Nie możesz jednać ze swoim dzieciaćkiem jako ze swoim własnictwem. Nie możesz po prostu zarządzać takim swoim dziecięciem, tak jakby to było twoje. Nie możesz ze swoją marzelką zachować, jako keby to było, była twoim majątkiem. Nie możesz ze swoją żoną po prostu rozmawiać czy zachowywać się w ten sposób, jakby ona była twoim majątkiem. Ona jest od Boga ciebie dana, pożyczona. Ona jest od Boga dla ciebie dana i pożyczona. Raz będziesz sam musiał za nią odpowiadać. Pewnego dnia będziesz musiał odpowiedzieć za to. Raz będziesz musiał odpowiadać za swoje. Pewnego dnia będziesz musiał odpowiadać za swoje dzieci. Raz będziesz musiał odpowiadać za swój dom. Pewnego razu za swój dom będziesz musiał zdawać rachunek. Będziesz sam musiał odpowiadać za swoje auto. Będziesz musiał zdać rachunek ze swojego samochodu. Za wszystko, co masz. Z wszystkiego, co masz, co posiadasz. Teraz to wszystko tu niecha. Ponieważ pewnego dnia wszystko zostawisz tutaj. To wszystko si dostał. Abyś z tym gospodarzył. To wszystko otrzymałeś, żeby po prostu zarządzałeś tym. Abyś z tym budował Królestwo Boże. Żebyś posługując się tym budował Boże Królestwo. A abyś budował swoje duchowe życie. Żebyś budował swoje życie duchowe. A potem to tu wszystko niechasz. A potem zostawisz wszystko. Aj twoje dzieci. Nawet twoje dzieci. Aj twoją żonę. Nawet twoją żonę. Wszystko. Wszystko. Wtedy si uwedomował prorok, kiedy stracił to żelezo. O, Panie, aj to było pożyczane. Wtedy dopiero przyszło mu do głowy temu uczniowi prorockiemu, że kiedy zgubił to ostrze, wtedy, o Panie, ono było pożyczone. Wiecie, wtedy, kiedy stracamy niekogo, wtedy, kiedy kogoś tracimy, wtedy zistimy, że oj, ako dobre, że zmy ho mamy. Wtedy stwierdzamy, że jak to dobrze, kiedy mieliśmy go. Ale kim je tam? Ale dopóki jest tam, nie wiemy, za to mu radować. Nie potrafimy cieszyć się z tego. Poznał som jednu jednych starych mężelów. Znałem jedno małżeństwo wieloletnie. A oni sa nie mali radi. I nie lubili siebie nawzajem. A stále šomrali jeden na drugiego. I ciągle coś jeden przeciwko drugiemu miał, mówił. Ale kiedy jej mąż zomrel. Ale kiedy mąż jej umarł. Tak mi mówi, ach, brat kazatel. To ona mi mówi, o bracie pastorze. Te długie dni samoty. Te długie dni w samotności. Aki był ten mój, taki był. Jaki był ten mój, no on taki był. Ale tu był przy mnie. Ale był tutaj ze mną. Wiecie, wtedy, kiedy go straciła. Wiecie, wtedy dopiero, kiedy ona go zgubiła, straciła. Wtedy si zaczęła ważyć, że ona ho mala. Wtedy zaczęła sobie cenić w ogóle jego obecność. Wtedy si uświadomi człowiek, kiedy straca tych swoich milich. Wtedy dopiero zaczyna uświadamiać sobie człowiek, kiedy traci swoich kochanych, drogich. O Panie, aj to było pożyczone. Panie, nawet to było pożyczone. A tento prorok nie szedł, aby mówił to ostatnim. Ten prorok nie poszedł, żeby uczeń prorocki nie poszedł, żeby mówić o tym innym. Nie zaczął lamentować, a wykrykować, o, co sa mi to stało. Nie zaczął biadolić i krzyczeć, o, co mi się to wydarzyło. Ale hnieć iszł za swoim panem. Ale zawsze, zaraz poszedł do swojego pana. A kiedy ty sa dostaniesz do problemu? A kiedy ty będziesz miał problem w swoim życiu? Ako rychlo idziesz ty k panu? Jak szybko ty idziesz do pana z nim? Kolki je pan, ku któremu przyjdziesz ze swoim problemem. Który z kolei jest pan, do którego ty przyjdziesz ze swoim problemem? Najpierw to wie twoja sąsiadka. Najpierw może twoja sąsiadka o tym wie. Najpierw wiedzia o tym drugi ludzie. Najpierw po prostu znają wszystko o tobie. Wszyscy mówią o twoim problemie. Wszyscy już dyskutują, mówią o twoim problemie. Ale jeszcze si stale nie przyszedł k swojemu panu. Ale ciągle jeszcze nie przyszedłeś do swojego pana. A tento syn proroka hniedzi się od swojego. Ale ten syn proroczy zaraz poszedł do swojego pana. Panie. Panie. Toto a toto zastało. To i to mi się wydarzyło. A i to było pożyczone. A i nawet to było pożyczone. A było mu powiedane, pójdź, a ukaż. I po prostu Elizeusz powiedział do niego, chodź i pokaż. Ukaż, gdzie to. Pokaż to miejsce, gdzie to się stało. A on ukazał. I on pokazał. A ty chcesz, aby ci Pan Bóg wrócił to,
Jeżeli chcesz, żeby Pan Bóg dał ci z powrotem to, co ci uleciało do śmierci, co po prostu zgubiłeś gdzieś tam w śmierci, jak widzisz, że twoje dziecko jest w śmierci, jeżeli widzisz, że twoje dziecko pogrąża się w śmierci, jak widzisz, że twój mąż jest w śmierci, jeżeli widzisz twojego męża, jak boryka się w śmierci, albo jak widzisz swojego ojca w śmierci, albo widzisz swojego tatę, jak jest tuż na śmiercią, albo brata, albo siostrę. Pan się cię pyta, gdzie jest? Pan zadaje ci pytanie, gdzie on jest? Ty nie możesz powiedzieć, co ja wiem. Nie możesz powiedzieć, no co mnie to obchodzi, co ja wiem? No bo tak to odpowiadał Kain. Ponieważ tak samo Kain odpowiedział. Kiedy sam Gospodin pytał, gdzie jest twój brat? Jeżeli Pan Bóg zapytał go, gdzie jest brat twój? Kain mówi, a co są ja, strażcą swojego brata? To Kain powiedział, no czy ja jestem stróżem mojego brata? Ty masz wiedzieć, gdzie są twoi mili. Musisz wiedzieć, gdzie znajdują się twoi ukochani. A ten to syn proroka mówi, tu jest. I ten syn proroka powiada, wskazuje na miejsce i mówi, tutaj, tutaj to się stało. Tu w tym błocie. W tym błocie jest moje dziecko, mój tata, moja matka, moja mama. Moi drogi. Moi kochani. Których Bóg na mnie swer. Ci, których Pan Bóg mi powierzył. O Panie, tu są. Panie, tutaj są. A ten to Pan zobrał drewo. I ten Pan wziął, wziął kij. A chodził to drewo na to miejsce. I rzucił ten kij tam na to miejsce. A nastał zázrak. I jakiś cud się wydarzył. Wypływało górę żelazo. Ostrze wypłynęło do góry. Pan Bóg dał jedno drewo. Pan Bóg dał jeden kij, jedno drzewo. Dał golgotski krzyż. Dał krzyż Golgoty. Który ci może wrócić. Który może zwrócić ci twoje, twoich drogi. Twoich bliskich. To, co si stracił. To, co ty zgubiłeś. To, co jest w blacie. To, co teraz leży w błocie. To, co jest daleko od ciebie. To, co daleko oddalone jest od ciebie. To, co już nie jest mocy twojej, aby si to zyskał spęcie. To, co już nie potrafisz swoją własną mocą zyskać z powrotem. To, co tak czujesz, że si swoją nierozumnością, a niepozornością stracił. To, co czujesz, że przez swoją po prostu lekkomyślność zgubiłeś. Je Golgota. Golgota. Je tu krzyż. Jest tutaj krzyż. Który ci może. Który może ci wrócić to, co zgubiłeś. A ten to Pan mu mówi. Ten Pan do niego mówi. Zobacz si to żelazo. Podnieś to ostrze. A on wiecie, co musiał zrobić. I on wiecie, co musiał on zrobić? On si musiał klęknąć. On musiał uklęknąć. On sam musiał zohnąć. On musiał schylić się twarzą w ziemi. Twarzą do ziemi. A chwycić, i aż pod swoją uroń sam musiał uchwycić i aż pod swoją po prostu swój poziom się musiał zniżyć. A wtedy wiedział się chwycić to żelaza. Dopiero wtedy potrafił uchwycić to ostrze. Wiecie, tak to by nie było dociechał tu sekret. Wiecie, w ten sposób nie potrafiłby ją wyjąć. Ale ja są nie. Dlaczego by się ja tak pokorował? Ale ja jestem kimś. Dlaczego ja miałbym się tak uniżać? A chcesz, aby ci Bóg wrócił. Jeżeli chcesz, żeby Pan Bóg zwrócił ci to, co jest w śmierci. To, co teraz jest pogrążone w śmierci. To, co jest stracone. To, co zgubiłeś. Co, jest co dla ciebie już nie ma nadziei na aby to. Ci krzyż Pana Jezusa. Żeby krzyż Pana Jezusa. Aby ci Golgota żeby wrátila. Golgota zwróciła ci to, co jest w śmierci. To, co już teraz jest pogrążone w śmierci. Pan, ci mówi, zohni się. Pan Jezus mówi po prostu unisz się po to. Pokorca. Miej pokorę. Musisz niekiedy zohnąć aż pod swój uroń. Musisz czasami po prostu schylić się pod swój poziom. A potem ci to Pan da. I potem Pan Bóg da ci. Jeszcze niekiedy musisz zobrać na siebie tu winę. Jeszcze czasami musisz wziąć na siebie tę winę. Służył sam w jedną zborę. Usługiwałem dla jednego zboru. A tam był jeden człowiek, który mi stale robił źle. I był tam jeden człowiek, który ciągle mi czynił przykrości. A stale strychol na mnie, kiedy mi może poleno pod nogi. I ciągle podłoży. Czekał, kiedy nadarzy się okazja, kiedy może coś po prostu podsunąć mi pod nogi, żebym się potknął.
A ja som veľa trpel kvôli tomu. I bardzo cierpiałem z jego powodu. A teraz prišiel k nám. A teraz przychodzi do nas. Nebolo to tak dávno. Nie tak dávno temu. Asi 3 mesiace. Może 3 miesiące, przed 3 miesiącami. Może 4, nie wiem. Proszę. Może przed 4, nie wiem dokładnie. A niečo odo mňa chcel. I coś prosił ode mnie, coś potrzebował. A ja som cítil, že náš vzťah nie je dobrý. Czułem, że nasze relacje nie są najlepsze. A ja som sa postavil pred tohto brata. I stanąłem przed tym bratem. Ja si nie pamiętam, żeby som čo len pol slovom mu bol špatný. Nie pamiętam, povedal. Żebym co najmniej pół słowem ublížil mu albo coś źle mu zrobił. Ale Pán Ježiš hovorí, že keď nemáš poriadku svoj vzťah so svojím bratom. Ale Pán Ježiš mówi, jeżeli nie jest w porządku twoje relacje z twoim bratem, niechaj tam svoj dar pred oltárom. Zostaw svoj dar na ołtarzu. Pred oltárom. I przed ołtarzem, mówi jego tłumaczenie. A potem chodź a zmier się ze swoim bratem. A potem przedtem idź i pojednaj się ze swoim bratem. A potem. I potem. Obetuj. Potem ofiaruj. A ja som cítil, że mój stias z tym człowiekiem nie jest wyrieszeniem. I czułem, że moja relacja z tym człowiekiem nie są w porządku po prostu. A jak som mu dał to, co potrzebował. I tak jak mu dałem to, co potrzebował. Postawił som sa mu do cesty. To stanąłem mu w drodze. A hovorím. I mówię do niego. Brat. Bracie, możem cię o nieco poprosić. Czy mogę poprosić coś? Możesz mi wszystko odpuścić. Czy możesz mi wszystko, ale wszystko wybaczyć? Co cieba sa bolestiło dotykało z mojego życia? Co dotknęło się ciebie z boleścią, jeżeli chodzi o moje życie? On sa rozpłakał. On zaczął płakać. Objął mnie. On przytulił mnie. Objaliśmy się obaja. I obydwaj przytuliliśmy się. Płakaliśmy. Wiecie, niekiedy musicie zobrać na seba. Gdzie czasami musicie wziąć na siebie. Pod swój uroben sam musisz zobrać. I pod swój poziom musisz po prostu uklęknąć. Aby si zyskał zpět to, co si stracił. Żebyś mógł pozyskać z powrotem to, co zgubiłeś. Musisz sa wiedzieć pokorić. Musisz potrafić uniżyć się. Toto jest odkaz Ducha Świętego. To jest przesłanie Ducha Świętego. Pokorcie sa pod mocną ruką Bożą. Uniżcie się przed mocną ręką Bożą. A powyższy was swoim czasem. I On wywyższy was w swoim czasie. Golgota ci może wrócić. Golgota może wrócić ci. To, co si stracił. To, co ty dawno zgubiłeś. Pojdź Pan Jezusowi. Przyjdź do Pana Jezusa. A nie powiedz si, że ty robisz dobrą rzecz. I nie powiedz, że twoje zamiary są przecież dobre. A ty drugi ci nie rozumieją. A ci inni po prostu nie rozumieją twoich zamiarów. Hovor o týchto veciach s Pánom. Mów z Panem najpierw o tych rzeczach. A Pán ti dá svoju radu. I Pan Jezus da ci radę. Dá ti východisko. Da ci wyjście. Dá ti swoje pożegnanie. Da ci swoje błogosławieństwo. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić. Skłonimy swoje głowy. Skłońmy swoje głowy. Drahý nebeský Otče. Drogi Ojcze niebieski. Z całego serca ci dziękujemy za całego serca dziękujemy ci za ten wieczór. Dziękujemy ci za twoje słowo. Dziękujemy za twoje słowo, które nam tak jasnie świeci do żywota. Które tak jasno przyświeca nam do życia. Każdy dzień. Każdego dnia. A we wszystkich rzeczach naszego życia. We wszystkich sprawach w naszym życiu. Zmarł jeden krok. Jesteśmy tylko jeden krok od śmierci. Panie Jezusie. Panie Jezu. Odpuść nam. Wybacz nam, żeśmy się nie uświadomili. Że nie uświadomiliśmy się sobie, że wszystko mamy len od ciebie zwerene. Wszystko mamy tylko pożyczone od ciebie. Odpuść nam. Wybacz nam, żeśmy się to przyswoili. Że przywłaszczyliśmy sobie to. Pokornie cię prosimy. Prosimy cię z pokorą. Oczyści nasze serca. Oczyść nasze serca. Panie, daj swoją radę. Panie, daj swoją radę. Daj swoje światło. Daj swoje światło. Daj swoje pożegnanie. Daj swoje błogosławieństwo. Uczyń zázrak. Uczyń cud. Chcemy być uczestni twojego zázraku. Chcemy po prostu widzieć twój cud. A wiem, że len tam może fungować zázrak. I wiem, że tylko tam może działać cud. Gdzie sa wiemy pokorić. Kiedy my potrafimy uniżyć się. Gdzie sa wiemy zohnąć. Kiedy potrafimy schylić się. Odpuść nam. Wybacz nam. Że mamy tak twarde serce. Że takie twarde serca mamy. Tak nie radzi sa pokorimy. Tak nie lubimy uniżać się. Tak nie radzi zoberemy na seba winu.
Tak nie lubimy wziąć na siebie winy. A ty si wszystkie nasze winy na siebie zabrał. I ty wszystkie nasze winy wziąłeś na siebie. O Panie. O Panie. Naucz nas to. Naucz nas tego. Uczyń dziś zázrak. Uczyń cud. Zázrak w naszych rodzinach. Cud w naszych rodzinach. Panie. Panie. A i teraz. Tak samo i teraz. Czekamy na Twój zázrak. Oczekujemy na Twój cud. Na Twój dotyk. Na Twój dotyk. Na Twoją radę. Na Twoją radę. Teraz, kiedy macie skłonione swoje głowy. Teraz, kiedy Wasze głowy zostaną skłonione. A kiedy Duch Święty dotyka Waszych serc. A kiedy Duch Święty dotyka Waszych serc. A tak przeżywacie, że Duch Święty przehovára k Wam. I przeżywasz, że Duch Święty osobiście do Ciebie mówi. A chcesz się pokorić. I chcesz upokorzyć się. A chcesz na siebie zobrać winę. I chcesz wziąć na siebie winę. Chcesz się pokorić. Chcesz upokorzyć się. Chcesz zachranić Twoich drogich. Chcesz zachować Twoich bliskich. A tak czujesz, że si ich stracił. Czujesz w swoim sercu, że zgubiłeś ich. Zodwignij swoją rękę. Podnieś swoją rękę. Pójdziemy za Ciebie. Będę się modlił za Ciebie. Niech Cię pożegna. Niech Cię Pan Bóg pobłogosławi. Aj Ciebie, niech Ciebie tak samo. Aj Ciebie. Ciebie tak samo. Aj Ciebie. Ciebie. Aj Ciebie. Ciebie też. Aj Was tam. Was tam. Aj Was tam. Was tam w tyle. Dzięki Panu. Dzięki Panu. Panu. Ciebie też. Sława Panu. Chwała Panu. Panie Jezusiu, Ty si widział te to zdwinute ruki. Panie Jezu, widziałeś te podniesione ręce. Te zdwignute serce. Te podniesione serca. Które są w nadziei dwigają k Ciebie. Które z nadzieją podnoszą się do Ciebie. Ty si powiada. Powiedziałeś. Kiedy sa dwaja na tejto zemi zgodniecie kiedy o jakiej rzeczy. Dwaj po prostu umówicie się na ziemi na jakiejkolwiek rzeczy. A będziecie prosić i niebieskiego będziecie Ojca. Będziecie prosić Ojca Niebieskiego. W moim imieniu. On wam to da. On da wam. A ty si powiedział, Panie i ty powiedziałeś, Panie Jezu. Ak zostaniecie we mnie. Jeżeli wy wytrwacie we mnie. A moje słowa zostaną w was. Moje słowa będą mieszkać w was. Tak si proście, co len chcecie. Proście o cokolwiek byście chcieli. A stanie sa wam. I po prostu odpowie nam. Dziękujemy Ci, dziękujemy Panie, Ci Panie Jezu. Wolamy k Ciebie. Wołamy do Ciebie. Otwieramy Ci swoje serca. Otwieramy swoje serca. Dziękujemy Ci za Golgotę. Dziękujemy za Golgotę. Za to drewo krzyża. Za to drzewo krzyża. Za Ciebie, który si na nią zomierał. Za Ciebie, który umierałeś na nim. Dziękujemy. Dziękujemy. Że to jest zachroną. Że to jest naszym zbawieniem. Pre nas i nasze rodziny. Dla nas i dla naszych rodzin. A pre stratenych ludzi. I dla zgubionych ludzi. Którzy są w błocie w grzechu. Którzy żyją w błocie i grzechu. W śmierci. W śmierci. Sława Ci. Chwała Tobie. Halleluja. Niech jest ze wszystkiego osławione Twoje imię. Niech jest wywyższone ze wszystkiego Twoje imię. A pomóż nam. I pomóż nam. Abyśmy o tych to rzeczach rozmyślali. Żebyśmy myśleli o tych rzeczach. Abyśmy się za to modlili. Żebyśmy modlili się za to. Abyśmy się pokorili pod mocną Twoją ręką. Żebyśmy upokorzyli się pod Twoją mocną ręką. A Ty nas powiesisz w swoim czasie. I Ty wywyższysz nas w swoim czasie. Sława Ci. Chwała Ci. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.